Wiela poprzeczka jest. Rysiu, dziękuję. Również dziękuję. I naprawdę dziękuję, cieszmy się, bo wydaje mi się jest czego. Jest, naprawdę jest. Mamy kilku chłopców doskonałych. Trzeba się tylko dobrze nimi zająć i polski boks będzie, aby ten medal się spełnił na olimpiadzie. No, to życzymy. Ten diamencik, żeby zaczął lśnić. Życzymy, życzymy. To ja im życzę osobiście. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chwileczkę się wstrzymam i zostanę z Państwem. Wszyscy kończą. Mnie też wypada skończyć. W mojej ocenie naprawdę byłem tylko na półfinałach i finałach. I wydaje mi się, jest dobry materiał. Jest bardzo dobry materiał w niektórych nawet wagach. I to jest bardzo ważne. Po prostu, że są młodzi chłopcy zdeprymowani. I to, co jest najważniejsze, waleczni, dobrze ustawieni technicznie, bo taką ocenę i wnioski należy wyciągnąć. Materiał, który powinien być pilnowany, który powinien być szlifowany, obrabiany. Materiał, który po prostu powinien dać medal na olimpiadzie. I oczywiście pierwsze to jest sama kwestia kwalifikacji, bo aby wystąpić na olimpiadzie, trzeba przebrnąć sito eliminacyjne i tam po prostu już robić swoje. A tacy zawodnicy jak Perczyński, jak Szwedowicz, jak Kuliński, jak Kamil Gardzielik, no naprawdę, naprawdę to można powiedzieć perełki tego pierwszego Grand Prix. I to naprawdę jest bardzo ważne. No cóż powiedzieć więcej. Chciejmy, ceńmy, doceniajmy wszystko, co w Nowej Dębie się przytrafiło. Przytrafił się wspaniały turniej, przytrafiła się wspaniała organizacja i z tego naprawdę należy się cieszyć. Ja dziękuję, że mogłem być z Państwem. Dziękuję za tak, powiedzmy, wspaniałą okazję zaprezentowania Państwu dobrego towaru, jakim ci zawodnicy są i wszystkiego najlepszego do najbliższego spotkania. Zapraszam w moim imieniu i w TVP Sport na piątek do Włocławka, gdzie pojedynek z drużyną Meksyku będzie toczyć nasza husaria. Początek, godzina 20. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Nowej Dęby Włodzimierz Kromka.